tak i Ojcem Syna, Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy, to, co teraz się dzieje, dla nas bardzo ważne. I często to powtarzacie, że na SMP to jest taki moment czuwania, spowiedzi, adoracji Eucharystii. Wielu z was mówi, że na ten moment czeka cały rok. Już jutro to 14 spotkanie się zakończy. Ale zanim je zakończymy, to bardzo ważne wydarzenie związane z dzisiejszą nocą. Związane z COVID-em. Wielu z was mówi, że przyjeżdża tutaj, żeby się tak dobrze osobiście pomodlić, aby tak mocno spotkać się z Jezusem w sakramencie przebaczenia, w sakramencie zbawienia świętej. I często mówicie to ze łzami Boże. Mówicie to wtedy, kiedy się u nas spowiadacie, kiedy podejmujecie bardzo ważny temat dla was, kiedy przeżywacie różne rzeczy, które się z was dzieją. Mówicie, że te trzy dni, czasami cztery, one jakoś napędzają was na niełatwy czas, który się zaczyna od każdym z tych. Bo chciałbym prosić się z mocą powiedzieć, że wcale to spotkanie młodzieży wiarskiej dla nas, wymiarze ducha, to spotkanie nie jest najważniejsze. Najważniejsze spotkanie i to, co zacznie się dziać w waszym życiu, to wtedy, kiedy wrócimy do naszych domów. Kiedy wrócimy do naszych wspólnot. To są gwiazdy, które daje nam Pan Bóg za pośrednictwem filialu. Za pośrednictwem naszych duszpasterzy. Ale najważniejsze zaczyna się wtedy, kiedy przekroczymy progi naszych szkół. Kiedy wrócimy do naszej codzienności. Mówicie, że ten czas spotkania na modlitwie, na adoracji jest dla nas bardzo ważny, z łzami w oczach. I to nam mówi bardzo ważną prawdę. Mówi nam o tym, że każdy z nas za tym tęskni. Że jest dla nas ważne w życiu. I chcemy mu dać pierwsze miejsce. Wiemy, że w różnych wychodzi. Na szczęście Pan Bóg daje nam takie chwile, które chce nam dać bardzo mocno, osobiście, doświadczenia spotkania z nim, żeby to zabrać, strzec i jednocześnie rozwinąć. Drodzy, przekonujemy się, że tylko Bóg odpowiada na pragnienia obecne w sercu każdego z nas. Uczestniczę w spotkaniach SMP Młodzieży Pijarskiej od 2006 roku. Mamy 2017 trochę tych spotkań. I widzę, że tym, co najważniejsze przede wszystkim dla was, tym, co najistotniejsze w tych spotkaniach, to doświadczenie wiary. Doświadczenie światła wiary, bo tutaj jest początek. I które możemy zauważyć, że takie spotkanie świeci jakby bardziej. Rozświetla nasze wnętrze, nasza twarz promieniuje. Widzimy, że bardzo mocno doświadczyliśmy spotkania z tym, który jest. Dlatego zachęcam, żeby to spotkanie, ten czas był dla was najważniejszy czas. Potrzebujemy ciszy, milczenia, aby go tak osobiście usłyszeć. Trzeba, drodzy, nam odkryć na nowo, że potrzebujemy tego światła, żeby ono rozświetlało nasze życie. Bo kiedy gaśnie płomień wiary, wszystkie inne światła tracą swój blask.
a tego nie chcemy. Bo światło wiary, które oświetla całe nasze życie, nie pochodzi od nas samych. To nie my decydujemy o siebie, ale pochodzi od Boga. I On nas tutaj gromadzi. On jest pierwszy, który nas zaprosił na to spotkanie. I chcę nam pokazywać ostatnio to, co jest najważniejsze w życiu, związane z miłością. Chcemy tej miłości tak codziennie doświadczać, że sprawiedliwy, z którym jesteśmy na co dzień. I też chcemy doświadczać tej miłości od samego Boga. I chcę, żebyśmy to nasze życie właśnie budowali na to. Bo gdybyśmy mieli tych żyć 10, to moglibyśmy sobie na wiele rzeczy ciekawych pozwolić. Ale skoro mamy jedno, to ja muszę jej strzec. I ja muszę jej nieustannie, o niej nieustannie dbać. Nieustannie jej chronić. Bo mam tylko jedno życie. Podstawą tego życia jest coś, co my doskonale znaczy, ale co czasami w naszym życiu jest bardzo trudne. Podstawą naszego życia, wymiarze wiary, jest modlitwa, czyli to spotkanie, które dzieje się tutaj, teraz, ale przede wszystkim to spotkanie, które ma zadać się, kiedy wrócimy do naszego domu, do naszych wspólnot. Szatanowi zależy na tym, żebyśmy się nie modlili. On robi wszystko, żebyśmy przestali się modlić. Żeby tej modlitwy codziennie nie było. Bo wie, że kiedy się nie modlimy, to nasze widzenie, rozumienie, patrzenie na świat jest bardzo takie głowicznie, krótkie. I podejmujemy wtedy głupie wybory. Podstawą życia dla osoby wierzącej jest modlitwa. I wy nam o tym mówicie ze łzami w oczach, że to dla was jest najważniejsze. Że tego tutaj tak bardzo osobiście doświadczacie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg nieustannie do nas mówi i Bóg chce nas słuchać. Psalm 42 pięknie do prawdy wyraził. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja, Boga, pragnie Boga żywego. Kiedy więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak sługę wkroczyłem do Bożego domu. Świąteczny orszak, wśród głosów radości chwały. Ufaj Bogu, bo jeszcze wysłaniać go będę. Drodzy, w życiu liczy się tylko Bóg. On jest najważniejszy. Wszystkie inne rzeczy nie są tak ważne. Ważne, żebyśmy my nieustannie tą prawdę sobie przypominali, odkrywali, że Bóg jest najważniejszy. Bóg albo nic. Jeśli nie ma Boga w naszym życiu, to wszystko w naszym życiu układa się za nas. Bóg albo nic. On jest najważniejszy. Poza nim nie się liczy. I piękno Kościoła nie w liczbie jego wiery. Kościół Polski trochę do tego się przyzwyczaił. Ale piękno Kościoła tkwi ich świętości. W tym, którzy podążają za Jezusem. Nie ilość. Jutro w niedzielę narodowe liczenie wiernych przyjmujących komunię świętą, przychodzących do święta. Nie o to chodzi. Nie liczby. Ale moje osobiste zaangażowanie, moje bycie w relacji do tego, który jest. Dlatego chcę przypomnieć, prosić,
abyśmy mogli iść codziennie. Tak jak powiedziałem, zły nie chce, żebyśmy się modlili. I ważne, żebyśmy z tej naszej modlitwy odbyli miłość do Maryi. Od półtora miesiąca jest w Rzeszowie. I tam dzieje się bardzo piękna rzecz, której do końca nie rozumiem, ale wierzę, że jest to działanie Boże. Zaczynam czytać Maryję, Matkę Bożą. W wszystkich objawieniach Maryjnych najwięcej się zadziało w XX wieku. W tych objawieniach słyszymy, że wyzwolenie przyjdzie przez Maryję, przez niepokalane jej serce. Zobaczcie, obchodzimy setną rocznicę objawień w Fatimie. To miejsce Portugalia zostało bardzo mocno ochronione przez Maryję. Portugalskie kobiety składały się obrączki, które miały z tych obrączek, przytopiły korony dla Matki Bożej, dla figury Matki Bożej, za to, że ochroniły mężów przed wojną. Nie musieli w tej wojnie uczestniczyć. Wojny Portugalii jak takiej nie było. Maryja ochroniła Portugalię. Ważne, żebyśmy zechcieli odkryć Maryję, którą daje nam Pan. Mówi się, że najważniejszą modlitwą jest Eucharystia, a potem Eucharystia jest Boża. Dlaczego? Bo są to słowa z nieba. A nie przychodzi do Maryi, mówi jej: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Pan posyła anioła, czyli mówi do Maryi przez anioła: Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. A teologia mówi, że najważniejsze jest to, co pochodzi z nieba. I są to słowa samego Boga. Dlatego możemy z mocą powiedzieć, że ruszaniec, rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi jest tą jedną z najważniejszych modlitw, które będą pośród nas dzisiaj. Bo ojciec Tomasz wspominał już te wydarzenia z zakończeniem do granic. Dlatego zaproszę, żebyście odkryli w swoim życiu, jaką wartość stanowi i daje nam Pan do posługiwania. I druga, ostatnia myśl na dzisiaj, potem się do prowadzenia. Wy jesteście związani z nami już do końca życia. Z nami, z wiarami. Niektórym to się może podobać, którzy mogą jakoś być z tego zadowoleni za bardzo. Pan na drogach naszego życia postawił pijany. Szkoły, przez parafię, czy jakieś wspólnoty. I przez pijanów daje nam zastęp święty i błogosławiony. Przedtem chce nam udzielić łaski. Jutro wielką uroczystą jest zakładnik kanonizacji błogosławionego Faustyna. Będziemy śpiewać piękną litanię dzisiaj do świętych i błogosławionych miast. Chcemy wzywać wstawiennictwa, chcemy, żeby Pan Bóg przez nich wstawiennictwo udzielał nam łaski. I taką gwiazdą, którą Pan Bóg daje Kościołowi, daje pijarom, a przez to także i Pan, to jest Faust Mikes, który jutro będzie święty. Kim był? Ośmielamy się opisać błogosławionego Faustyna jako osobę zwyczajną. Niektórym wręcz nie znamy, ale wielką, choć bez tytułu. Ze względu na jego miłość, prostotę i poświęcenie na rzecz tych najmniejszych. Bardzo często powtarzał, że wszyscy zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga. I często był porównywany do miłosiernego Samarytanina. W naszym wydawnictwie z
została wydana książka na jego temat. Chcielibyśmy zachęcić, żebyście do niej sięgnęli i żebyście przeczytali tę piękną historię świętego, którego daje nam Kościół, którego daje nam Pan Bóg przez wiarę, przez nasz zachód. Nasza modlitwa będzie wyglądała w sposób następujący. Będziemy stawieni na świętego sakramentu. Przez wieść chcemy przywołać Ducha. Chcemy pomodlić się witaniu do świętych i błogosławionych. Po jakimś czasie zacznie być udzielane błogosławieństwo indywidualne. I po tym błogosławieństwie będzie można się pójść na miejsce spoczynku. A kto będzie chciał, to będzie mógł zostać. Prosimy o pieśń, żeby wprowadzić klimat emocji. A jeszcze jedna rzecz, byśmy prosili, żeby sięgnąć do kieszeni i napełnić koszty ofiarami w lepiej szansy, bo Ojciec Tomasz będzie zbierał, dlatego zachęcamy, żeby te ofiary być wolnym i te ofiary także koszty będzie przy wejściu w sali.